my bitch call, talking about some drama. I swear there ain't no time for women on the call. They say the pussy or the calm. Man, I just wanna go flex. Bored on my teeth and on my neck. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą rozgrywkę. Oczywiście zachęcam kliknąć ten czerwony klawisz, aby stał się szary, jak mogliście zauważyć na tym ekranie oraz ustawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco. A my kontynuujemy nasz piękny lot. Jak widać, satysfakcja rośnie niestety dosyć pomału, no bo co tu zrobić? To wszystko przez te negatywne siły, ja wam to mówię, a ja wam dźwięk wyłączyłem, nie? Z gry super. Gdybyście nie słyszeli tego pięknego symulatora, ja specjalnie przestałem gadać, żebyście sobie usłyszeli tą wypowiedź, co ja im tu kliknąłem, nie? To się dźwięk musiał popsuć, ale ładnie turbulencje są, nie? Tak ładnie buja. Trochę skrzydełko się rusza góra-dół, nie? No tak. I ładnie malowniczo. Teraz, lecąc jako kapitan i robiąc symulatory specjalnie po to, żeby sobie ludzie mogli zobaczyć, jak to wygląda z widoku kapitana, co ja robię? Siadam sobie na miejscu pasażera, na kamerce i... I sobie... O, możecie sobie pooglądać to, co byście widzieli, jako normalny pasażer z okna, a... No... Super. Nie ma rudzić. Dobra, macie jeszcze normalnego. To jest ten all inclusive, nie? Wszystkie rzeczy naraz, serwowane alkohol, herbatkę możecie sobie kupić przy okazji, zagryzkę kupić, nie do tego. Wszystko w jednym.
Dobrze, więc daliśmy pasażerom chwilę przerwy od jedzenia i napojenia, więc nakarmy ich jeszcze. By na pewno byli szczęśliwi, nie? Tak duże różnice prędkości występują przy tych turbulencjach, strasznie. No i cóż. Zostało nam jeszcze 218 mil morskich do celu. Niestety. Lecimy trochę wolniej niż to było zamierzone. Chyba nawet nie dolecimy na czas, tym mi się wydaje. Dolecimy na czas, bo jest straszny wiatr, po prostu. A jak tam lądowanie nasze? Będzie DCT do wszystkich pasów. Tak mniej więcej sobie to ustawmy jako arriving. IOLS pas numer 26, nie? I direct. Co nam wyjdzie, że w tym V-bar mamy za 137 mil, czyli za 100 mil mamy rozpocząć zniżanie. Czyli przy 111 milach morskich rozpoczątek zniżanie gdzieś tak mniej więcej, nie? To mi by wychodziło. A ja sobie zobaczę tylko na Echo Sierra. Kilo November. Jak się nazywa nasze lotnisko docelowe, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. No ciekawe lotnisko, ogólnie wam tak powiem. Jak w Sztokholmie mają zajmie moje lotnisko, to ja nie wiem. Ale tutaj nic nie wiadomo, co gdzie jest. W sumie osobiście mi wolał na drogę wylądować, ale to sobie zobaczymy. ATIS mamy 126, 275, 126, 275. Okej. Okay. Jak już tak pozostanie. Widzę, że nam internet Wi-Fi strasznie skacze, to pewnie przez tą złą pogodę. Buja, buja, drodzy Państwo, buja. Możecie sobie to nawet tutaj zobaczyć na kamerce z pasażera. Jakbyście lecieli i byście widzieli chyba taki widok za oknem, to byście nie byli z tego zbytnio szczęśliwi, jakby własne wami tak bujało, nie? To było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, jeśli wam życzę, do zobaczenia, na razie, cześć.